Hej, witam cię w moim nowym odcinku na tym kanale. W tym odcinku jesteśmy Violence w Robloxie. No i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, co zostało dodane w nowym update'iku Violence. A jeżeli ktoś jest nowy na tym kanale, to może zostawić subika, no i łapeczkę w górę, będzie bardzo fajnie, jeżeli to zrobicie. Możecie wbijać na naszego Discorda, link w opisie. A ja już wam mówię pierwszą rzecz, która została dodana. Islands. Jest tych rzeczy bardzo dużo, takie jedne bardziej istotne, jedne mniej. No i pierwsza rzecz to są kwiatki. Kwiatki, które jak widzicie respią się tutaj i wyglądają one tak, jak widzicie, mają takie partikulasy fajne, takie jakby odchodzące fajne kolorki, takie kwadraciki odchodzące, myślę, że to jest bardzo fajne, takim fajnym efektem wizualnym. Dobra, i co można zrobić z tych kwiatków? Więc z tych kwiatów nowych można zrobić po prostu kolory nowe, tak jakby jak to nazwać? Nowe kolory, jak to się nazywa? Kleja. Kleja mamy ogólnie, czy oni usunęli te kwiatki, które kiedyś były? Tak, usunęli te kwiatki, które kiedyś były, więc w sumie już wiem, dlaczego mam tyle tych kwiatków. Bo przypuszczam, że to są kwiatki, które kiedyś zdobyłem. No, przypuszczam, że tak. I po prostu one podmieniły się im tekstura. Co z tymi tutaj? Tu się na razie nic nie zmieniło z tymi kwiatkami, co mówiłem na odcinku z leakami. Czy mamy tutaj jakieś nowe, może workbench chyba? Mamy jakieś nowe workbench z kwiatami? Nie mamy na razie nowego workbenchu z kwiatami, z tego co ja widzę. No i jak widzicie, te kwiaty, tak jakby chciałem powiedzieć, że te kwiaty stare są legendarne, ale po prostu jest podmieniona tekstura tych kwiatów, więc tyle. I teraz kolejne, tak jakby fajne coś, że każdy teraz ma swój kod. Jeżeli klikniecie tutaj, to My Join Code, podajecie ten kodzik i każdy teraz ma swój kod i możecie wbijać na ten kodzik. Klikacie tutaj, wpisujecie go i connect. Connect i dołączacie do swojego znajomego, bo znajomy wam musi podać taki kodzik. No i kolejna rzecz, to jest nowy spawn. Już wam pokazuję, jak to wygląda. I z tym nowym spawnem wiąże się nowy, tak jakby, jak to nazwać, nowa rzecz, która będzie. Wchodzimy sobie tutaj. Nowa rzecz, która trochę nam utrudnia w grę w Islands, ale jakoś damy sobie radę, tak jak ja już zawsze mówię, że jakoś damy radę. Dobra, przenosi nas, mamy też nowe ładowanie takich wysp, locating. Dobra, nie wiem, na tego czytał. I jak widzicie, przeniosło nas na jakiś serwer. I o co z tym chodzi? Chodzi z tym o to, że jeżeli się teleportujemy po prostu na tą wyspę, żeby zdobywać sobie różne moby i różne tak jakby surowce sprzedawać i wszystko, to teleportuje nas na publiczny serwer. No i przez to, że jesteśmy na publicznym serwerze, mamy utrudnione kilka rzeczy. Więc jedną z rzeczy, które są utrudnione... O, witam widza. Już widzów tutaj spotkałem. Jedną z rzeczy, które są utrudnione, to jest właśnie zbieranie wszystkich mobów. Czyli jak widzicie, jeżeli pójdziemy sobie tutaj, to nie możemy sobie zrobić Afryki farmy, czyli po prostu farmy, dzięki której będziemy sobie stali i niszczyli te mobki. Bo tutaj ludzie nam będą przeszkadzać i będą nam niszczyć mobki. Patrzcie w ogóle, jakie teraz jest zatrzęsienie tutaj ludzi. I bardzo trudno teraz zrobić tą Afryki farmę i bardzo trudno po prostu farmić automatycznie te mobki. W sumie się nie będzie dało tak naprawdę farmić, bo ludzie tutaj będą stać. W ogóle patrzcie, ile tu jest Polaków, jak to można się spotkać z ludźmi. No i tak, mamy jeszcze nowe easter eggi tutaj są. Są takie na przykład easter eggi jak wulkaniczne skały. Wulkaniczne skały, które możecie znaleźć no po prostu gdzieś tutaj. Zaraz wam pokażę, bo musimy poszukać. Ale one nie są trudne do znalezienia. Jak widzicie, tutaj jest taka jedna skała. Ona jest banalna do znalezienia. I przypuszczam, no tak mówię, że to jest wulkaniczna skała. Wygląda to trochę jak lawa w środku. Tu już widzowie za mną biegają. Wygląda to trochę jak lawa. I przypuszczam, że to jest lawa. Nie wiem, może tam będzie jakaś wielka jaskinia pod spodem. Może tu będzie jakiś wulkan. Ja nie wiem, co oni tutaj pomyślą. Ale mamy też różne sekrety na tej wyspie. Ja pójdę wam do jednego sekretu, który możecie znaleźć tutaj. O tutaj na przykład macie taką dziurę, ale to nie jest sekret, czekajcie chwilę. O tutaj macie taką dziurę, możecie po prostu tą dziurą przejść sobie tam na drugą stronę i tamtędy wyjść. I tutaj pod spodem też był jeden sekret. Tylko o, tutaj jak widzicie jest taki sekret.
I tutaj jest schowany miecz. Nie wiem po co tu jest ten miecz, ale jest po prostu sobie mieczyk. No ja to odkryłem od razu jak do gry wszedłem. I kolejna rzecz to jest zapisywanie ekwipunku. Więc teraz już nam się zapisuje ekwipunek. Jeżeli zabijemy się, to ekwipunek nam się zapisuje w tym miejscu. Wszystko w tym miejscu jak mamy poukładane, tak samo się po prostu zapisuje. Więc jeżeli mam tutaj te kwiatki, to one się zapisują tak samo, jeżeli się zabije. Więc to już jest kolejne udogodnienie, które każdy chciał. Ja przypuszczam, że twórcy o tym od razu, jak stworzyli tą grę, to myśleli, bo, no bo to jest bardzo potrzebne. Mamy jeszcze kilka rzeczy już u mnie na głównej wyspie. Zaprośmy sobie tutaj ludzi do mnie na wyspę, no bo tutaj widzowie są. Sorki widzowie, sorki, jeszcze nie zrobię sobie z wami screena, ale teraz, wiecie, nagrywam i no. Przenosimy się do mnie na wyspę i mamy coś takiego, jeżeli teraz się przenosimy na wyspę, to mamy na publicznym serwerze, zaraz wam powiem w sumie o co chodzi. Jeżeli się przenieśliśmy do siebie na wyspę, to jak widzicie mamy czat tutaj, cross chat, czyli mamy czat tak jakby z innym serwerem. Napiszmy siema, albo hi, czy ktoś w ogóle coś odpowie. Mamy czat z innym serwerem, w ogóle nie wiem o co chodzi z tym czatem. Mamy po prostu czat na inne serwery. Nie wiem po co to komu, ale jest takie coś. No i jeszcze jedną z istotnych rzeczy, jedna z najistotniejszych rzeczy, w sumie mamy kilka takich rzeczy, to i weźmy sobie jeszcze Dors, mamy Dors, o kurde, nie mam dwóch, o patrzcie, patrzcie, piszą tutaj, to jest jakieś dziwne w ogóle, nie rozumiem tego czatu, ale weźmy sobie, zróbmy drzwi, bo tutaj jest jedna rzecz z drzwiami, która jest potrzebna, drzwi są potrzebne po prostu, żeby wam to pokazać, dobra, tu. Robimy sobie takie dwa drzwiczki i jak widzicie, jeżeli postawimy tu jedne drzwiczki i tu obok drugie, to stawiają się właśnie tak, że się otwierają tak, ale a kiedyś było tak, że po prostu, już wam pokazuję, że po prostu jeżeli stawiamy, to jak widzicie te drzwi są w drugą stronę, no po prostu są w drugą stronę, nie tak, tylko jeszcze na odwrót i się otwierało głupio. Głupio, no tak to można nazwać. Dodali kolejną rzecz, to jest po prostu obracanie nam, obracanie naszych, jak to nazwać, bloków, przedmiotów i to jest też jedna z rzeczy, którą najbardziej chcieliśmy. Jeżeli klikniemy R, możemy obrócić sobie po prostu ten nasz, to jest akurat Industrial Chest, ten łączony. Możemy sobie obracać ile chcemy i na przykład dopasować tutaj, tak albo tak, no wiecie o co chodzi. Po prostu można obracać nasze bloki. Poprawili też nam żywotność, tak jakby to tak przetłumaczyło. Poprawili żywotność wypływania z fabryki, nie wiem jak to nazwać, ale po prostu dłużej te przedmioty, które wypływają z fabryki, czyli te... tutaj jest akurat, czekajcie, tutaj jest koper. Dłużej te kopry się utrzymują na konwojerze, to o to chodzi. No i tyle z nowych nowości, pójdźmy sobie tutaj na główną wyspę, bo wiem, że postoimy sobie chwilę, ludzie porobią sobie screeny. No i myślę, że to było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Łapeczka w górę, subik. No i do zobaczenia w następnym odcinku, siema.